Siema, tu Płaskie Kolarstwo Górskie. Dzisiaj będzie o koszcie naszej pasji, które poniesiemy w dorosłym życiu. Konkretnie ten przykład dotyczy konkretnie kolarstwa, no bo mnie, ale generalnie może być jakby dołączony do każdej innej pasji, czyli na przykład do startu w wyścigach samochodowych, kiedy jesteście młodzi, kiedy macie 20 lat, nie wiem, zbierania znaczków do czegokolwiek, do czegoś, do jakiejkolwiek pasji, która kosztuje wasz pieniądze. A zatem grube pieniądze, zatem zaczynamy. Dobra, ostatnio zderzyłem się z takim ciekawym tematem, ciekawym dyskusyjnym, bo siedzieliśmy ze znajomymi przy stole w większej grupie i zaczął być temat podróży. I każdy zaczął mówić, ja byłem tam, jak wiadomo, jak każdy jedzie, nie wiem, do Rzymu, to przeważnie czyta ten sam guide i w te same miejsca jeździ. Wybuchła dyskusja, bo wiele osób wszędzie było, bo wiadomo, że teraz loty tanie i w ogóle przez tam ostatnie 10 lat pozwiedzali pół świata, nie? A tak naprawdę zastanawiając się, gdzie ja byłem, no jak byłem dzieciakiem, to jeździłem na rajdy samochodowe ze swoim tatą i na zawody kolarskie i jak miałem 20 lat, czy też mniej, przez kilka lat startowałem w zawodach, jeździłem po całej Polsce, całe serię maratonów robiąc i w 2019 miałem sezon tutaj pełny w Holandii, który też kosztował pełno pieniędzy, bo tu też trzeba dojeżdżać na treningi, żeby trzeba ten i tak naprawdę, jeżeli to się podsumuje, to kończyło, tylko wydałem na to tak naprawdę ogromne pieniądze. Siedząc teraz w grupie osób, czyli jesteście starsi, to zrozumiecie, bo macie już na przykład dzieciaki, nie startujecie. I co żeście widzieli tak naprawdę? Załóżmy, uprawialiście kolarstwo przez masę lat, w kolarstwo przez masę lat, wydaliście masę pieniędzy na paliwa, widzieliście, jak się w zawodach startuje, to się ma jak koń klapki na oczy, że nawet jak startujecie dystans giga, to tam za bardzo tego świata nie widzicie, tylko widzicie prostą drogę i jak zapamiętać to na drugą, zapamiętać, gdzie są dziury, na przykład jak idziecie drugą rundę, nie? Tak naprawdę zastanawiało mnie to, że tak siedziałem trochę, tak się zastanawiając, bo każdy czekał na taką moją odpowiedź, jaka będzie moja odpowiedź, że co ja widziałem i no właśnie, w dużo miejscach byłem, w dużo miejscach można postawić pineskę, ale ja tam nic nie widziałem, bo interesowały mnie w tych miejscach starty w zawodach, albo jak jeździłem na rajdy, też po Czechach, po Słowacji, też w Belgii, czyli trochę po Belgii i Francji, trochę krajów zwiedziłem jako fotograf, czy tam jako wcześniej jeszcze jako kręceniu wideo, nawet kilka moich filmów jest na YouTubie dalej, także jak weźmiecie na mój kanał, dacie najstarsze filmy, to są tam jakieś z 2005 roku, bodajże dwa wrzucone z trzech, to wtedy jeszcze byłem dzieciakiem i były takie kamery na taśmę, ale wracając do tematu, koszt jakby tego wszystkiego jest ogromny. Nie o to chodzi, bo jeżeli się na przykład obracacie w grupie właśnie kolarstwa, osób sportowych, osób, które uprawiają sporty, to w miarę was zrozumieją, ale jak wiadomo, jesteście starsi, później nie jesteście cały czas w tej samej grupie, grupa się zmienia. Się okazuje, że ten temat jak wyjazdy gdzieś, to tak naprawdę jest słaby, nie? Bo nawet jak się trenuje, czy tam jak się przystosowałem, jak było CC i się przystosowałem się do zawodów, czy na przykład nigdzie nie pojedziesz, to też jest koszt trenowania, o. Czy na przykład nigdzie nie pojedziesz na tydzień bez roweru, musisz ten rower zabrać, tak? Bo musisz mieć trening, bo jak się przygotujesz do zawodów, to musisz mieć ten trening, czyli musisz jechać autem, musisz wydać na paliwo, no możesz też jechać samolotem, ale to już nie jest takie proste, tak? Swój ulubiony rower zabrać, jest znowu jakiś kłopot, więc tak naprawdę takie szybkie podróżowanie nie wchodzi w grę, bo trzeba zrobić trening, bo zawody idą, a jak się do czegoś przygotowywać, to robić to po prostu na 100%, no bo inaczej tego nie widzę, bo jak startuje się w zawodach, to trzeba robić na 100%. O, zobaczcie, jaki ładny tutaj kwiat, tak jak tu namalowali. I tak naprawdę koszt, który poniosłem startu w zawodach, i nie żałuję tego, bo mam zajebiste wspomnienia, mogę dzieciom będę mówił, że kurwa, patrz, nie przeklinaj, że twój stary w twoim wieku startował w zawodach, czy tam co robił, czy jak miałem 13 lat, to pierwszy raz miałem występ w telewizji właśnie związany z kolarstwem, w telewizji Puls bodajże, także tutaj mogę, zrzucę wam zdjęcie i mogę powiedzieć, że stary zrobił zajebistą robotę, tak, a ty co tu kurde na smartfonie scrollujesz, co? No, do czego dążę, bo koszt tak naprawdę pasji, koszt pasji, których ponosimy, jest tak naprawdę ogromny, jest
horrendalny. Mówimy o rowerze, mówimy o serwisie, my jesteśmy Polakami, to samo możemy zrobić sami wszyscy i to w sumie nam dużo budżetu ratuje, ale sam ten fakt, sam ponoszenia tych kosztów paliwa, dojazdów, to tak naprawdę przy dzisiejszych tanich lotach, przy tanim Flixbusie można zwiedzić pół Europy, nie? Bo taki rower to jest zakup kilku tysięcy euro na przykład, taki cały sezon. Ja zawsze jak startowałem w całych sezonach, to chciałem mieć budżet na cały sezon już na początku, bo tu jeszcze dochodzi dojazd do odpowiednich treningów, na przykład 10 startów, paliwo na 10 startów, dojechanie tam, jeżeli nie ma sponsorów. W Polsce miałem sponsorów, tutaj ich nie mam. Czyli na przykład dojechanie jeszcze na treningi, trzeba jeździć co weekend, czyli załóżmy tak w dobrym sezonie, jak chcesz dobrze trenować, tak z 20 wyjazdów musisz mieć. Średnio załóżmy po tak 60 miejsc na lokacji, żeby zrobić 60 km, żeby zrobić trening z tego miejsca. Przy spalaniu auta gdzieś w granicach dziewiątki wychodzi koszt samej benzyny tyle, że bym mógł to na przykład co weekend do Brukseli jeździć i z powrotem, bo Flixbus tam po prostu kosztuje jakieś tam 10 czy 15 euro. I się okazuje nagle, że sam, plus do tego jeszcze jakieś opony, jakieś żarcie, jakieś żele, bo to nie jest tanie, suplementacja, dieta, siłownia i tak dalej, się okazuje, że koszt tych startów, koszt startów tak naprawdę jest bardzo, bardzo duży. Nie widziałem to do tej pory, bo teraz wyskoczyłem tak z tematem, bo nie tego tematu jakby nie dotyczył mnie do tej pory, ale że teraz była taka sytuacja, że siedzieliśmy dość w dużej grupie przy stole. Każdy zaczął mówić, gdzie nie był, czego nie widział. I tak naprawdę jak doszło do mnie, bo każdy czekał na moją odpowiedź, bo siedziałem cicho. No i się okazuje, że widziałem pola, łąki, na rajdy samochodowe jak też jeździsz, to nie ma w miastach, tylko widzisz po prostu jakieś wygwizdowa, tam gdzie rajdy przechodzą. Fajnie było, nie żałuję, ale później się okazuje, że nie ma tematu albo bardzo mały procent ludzi mnie rozumie, bo tak naprawdę mogą mnie zrozumieć tylko i wyłącznie sportowcy ze wszystkich w sumie dyscyplin, którzy mają w swojej pasji coś więcej niż po prostu chodzenie i zrobienie treningu, czy na przykład przygotowują się do zawodów i tak dalej. Także koszt zawodów jest dość spory, a jej później właśnie można dołożyć w dorosłym życiu, jak już tak poważnie nie trenujecie, jak już gdzieś usiądziecie z grupką znajomych, czy tam ludzi z innego środowiska, czy nawet z tego samego rowerowego, ale jeżdżącego na przykład turystycznie i nie wydawający tyle pieniędzy. Bo teraz nie łudźmy się, jakoś jeżdżenie na zawody, szczególnie kolarskie, nie jest jakoś popularne. W sumie dajcie znać, co o tym sądzicie, jak do tego postrzegacie, czy podróżowanie, czy zawody. Ja mam fajne wspomnienia, nie żałuję. Chociaż dużo świata nie widziałem właśnie dlatego, że startowałem w zawodach, tak? Dajcie znać, co o tym myślicie. Jakie są wasze doświadczenia z takich dyskusji, z dyskusjami ludźmi? I czy najważniejsze, czy was ludzie rozumieją, jeżeli mówicie, że no sorry, nigdzie nie byłem, bo wydawałem pieniądze na starty. Kiedyś słuchałem taki w sumie dobry podcast z taką właśnie panią. Już nie pamiętam, na którym to kanale było, to dość dawno było temu, ale która biegała maratony te światowe, te po całym świecie, czyli Nowy Jork, Tokio, Berlin, Amsterdam, te główne maratony światowe. Ona na przykład poświęcała cały urlop na to w roku, który miała, żeby dolecieć tam do lokalizacji, pobiec i wrócić z powrotem, nie? To było ciekawe i właśnie też ludzie się dziwili, gdzie no jak, ale tu masz, gdzie masz swoje wakacje, gdzie pojedziesz na wakacje, nie? Chociaż ona jeździła po całym świecie właśnie biegać te maratony, ale dojazd na drugą półkulę świata, pobiegnięcie, tak naprawdę kosztował ją cały urlop. I ona mówi, że to jest mój urlop i tak na... I ona mówi, że to jest mój urlop, tak? Że trenuję po to, jeżdżę na zawody i to mi stała przyjemność, ale faktycznie teraz dochodzę do wniosku, że tak naprawdę wiele osób tego nie zrozumie. A ja was pozdrawiam ze słonecznej Holandii, dzisiaj jest 23 stopnie, może coś się opaliłem, kurde, patrzcie. Czy widać różnicę, czy nie? Trzeba teraz głowę opalić, bo inaczej będę miał dziury z kasku. I no, i do zobaczenia, taki temat przegadany. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.